Kochani, zwracam się teraz do panów. Cały czas w sprawie, jak wychować księżniczkę, jak wychować kobietę, jak wpłynąć na nią, żeby ona sama chciała się rozwinąć. Drodzy panowie, ja twierdzę, że prawdziwy mężczyzna powinien być jak kapitan samolotu, jak kapitan statku. Powinien być kimś, na tym ta kobieta może polegać. Widzicie, problem na tym polega u kobiety, że kobieta sama nie wie. Ona sama nie wie wielu rzeczy. Bardzo często nawet nie wie sama, czego chce. Natomiast kobieta zawsze wie, że ma wystarczający powód do tego, żeby się zdenerwować. Wszystko jedno czym. Bo jak się nie ma czym zdenerwować, to może się zdenerwować na przykład tym, że nie ma powodu, żeby się denerwować. I czasami ją to potrafi nawet wyprowadzić z równowagi. Dlatego panowie, to co przede wszystkim należy dać kobiecie, to jest równowaga, to jest stabilność, to jest spokój. Niezależnie czy twój samolot właśnie spada, bo dwa silniki mu wysiadły, czy twój statek tonie, to ty masz się zachować, jakby nic się nie działo. Pamiętaj, na tym polega najważniejszy wpływ na kobietę. Ona ma wiedzieć, że nic się nie dzieje, że ona przy tobie jest bezpieczna. Wtedy jak się czuje bezpieczna, ona jest gotowa zrobić dokładnie to, o co ją prosisz. Ale ma się czuć bezpieczna, bo jak ona się nie czuje bezpieczna i nie wie, co ma w danym momencie robić, to kobieta czuje się rozdarta. Rozdarta się czuje. Bo jak targają nią hormony, a ty jeszcze coś od niej wymagasz, czego ona nie rozumie, gdyż ona nie wie, czemu miałbyś od niej tego to wymagać, to ty od niej wymagasz i dlaczego ona miałaby robić właśnie to, co by należało robić, a nie to, co mogłoby dać jej poczucie, że jest potrzebna, tobie i że ty wiesz, w każdej chwili wiesz, że właściwie wybrałeś. Pamiętaj, to facet tworzy takie wrażenie, że to on wybiera kobietę. On ją podrywa, on ją adoruje, on ją namawia do grzechu lub namawia do tego, żeby dała dowód miłości. On namawia, ale to ona decyduje, pamiętaj. I dlatego jedyny sposób, żeby ona zdecydowała, że to zrobić tobą, to ty mówisz, tak kochanie, nie martw się, ja wszystko wiem. Rozumiesz? Wszystko wiesz. Wiem, że mam ci dużo do powiedzenia, ale już nie teraz. Samolot za chwilę nie odlatuje.